bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Na proszę, no i dziś, 25 kwietnia 2014, dzień zakończenia nauki przez uczniów klas maturalnych. W liceum po 3 latach, w technikum po 4. Także wielka uroczystość, podsumowanie. Więc najlepszych też mamy. Oczywiście świadectwo z biało-czerwonym paskiem, a tutaj jest sukces w postaci 3 osoby w Olimpiadzie Centralnej, Olimpiada Budowlana. 3 osoby są finalistami. Trochę punktów zabrakło do laureata, ale 3 reprezentowaliśmy cały okręg, czyli województwo podlaskie, część warszawskiego i województwo warmińsko-mazurskie. Są postacie takie, które załóżmy mają wysoką średnią stypendium premiera. Jest jeden chłopak z technikum. Jak można zdradzić? Krystian Andrzej Parejko. Klasa 4 w tej chwili jeszcze technik teleinformatyk. Ma średnio około 5,5. Także dostaje statuetkę Czesława, bo u nas od lat już jest takie uznanie dla uczniów, którzy mają między innymi wysokie wyniki w nauce, statuetka Czesława. No cóż, wszystkim absolwentom tegorocznym, nie tylko ZST, wszystkim z Suwałk życzę wszystkiego najlepszego. Gratuluję ukończenia szkoły i jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym, by te wyniki później zaprocentowały tym, że dostaniecie się na wymarzone studia.